na większą chwałę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja, siostra Juta Monika Piekarczyk, pragnąc całkowicie poświęcić się Bogu i wiernie naśladować Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych sióstr, w Twoje ręce, Matko Generalna, ślubuję Bogu na całe życie czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według konstytucji Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Całym sercem oddaję się naszej rodzinie zakonnej, abym wspierana łaską Ducha Świętego i macierzyńską opieką niepokalanej Dziewicy Maryi oraz wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu i świętego ojca Józefa Sebastiana osiągnęła doskonałą miłość w służbie Bogu i Kościołowi. Na większą chwałę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja, siostra Mikołaja Monika Kucharzyk, pragnąc całkowicie poświęcić się Bogu i wiernie naśladować Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych sióstr, w Twoje ręce, Matko Generalna, ślubuję Bogu na całe życie czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według konstytucji Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Całym sercem oddaję się naszej rodzinie zakonnej, abym wspierana łaską Ducha Świętego i macierzyńską opieką niepokalanej Dziewicy Maryi oraz wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu i świętego ojca Józefa Sebastiana osiągnęła doskonałą miłość w służbie Bogu i Kościołowi. Na większą chwałę Najświętszego Serca Pana Jezusa, ja, siostra Andrea Katarzyna Teresa Szukiera, pragnąc całkowicie poświęcić się Bogu i wiernie naśladować Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych sióstr, w Twoje ręce, Matko Generalna, ślubuję Bogu na całe życie czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według konstytucji Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Całym sercem oddaję się naszej rodzinie zakonnej, abym wspierana łaską Ducha Świętego i macierzyńską opieką niepokalanej Dziewicy Maryi oraz wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu i świętego ojca Józefa Sebastiana osiągnęła doskonałą miłość w służbie Bogu i Kościołowi.